Lękna, nie kucnę. Dobra. Mi każesz kucać. Jak kucowi. Budujemy nasz dom na piasku. Cena nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, więc w portfelu nie ma nic. O. Ja bym tu naszym widzom chętnie pokazała, co my tutaj pijemy. Gdyby to nie to, że nie będziemy tego dawać do filmu, nie? No nie, nie możemy tak. Nie, nie będziemy wam polecać alkoholi, chyba że jesteście ciekawe. Bądź ciekawi. Jakie lubimy alkohole, a wtedy niestety większą, bo 40 minut lubimy kurwa wszystkie alkohole oprócz gin. Nie, no, lubimy nalewki, szampany, wina, tą wódkę, czasem whisky. 2 hours later. Dobrego zimnego browarka. Ale w małych ilościach. Martini. W bardzo małych ilościach, szczerze mówiąc. Fajlejsa. Raz w tygodniu. Albo nawet rzadziej. Z filmu wynika inaczej. Ale my rzadko nagrywamy. Dokładnie. Nie pijemy nalewki w kieliszkach do nalewki, tylko w kieliszkach do likieru. Malibu też lubimy. Chociaż są takie drinki, które są jak Titanic. I tak po nich zatoniesz. Zaczniemy grać, czy nie? Chce ci się? Nie, w ogóle. Nie mam motywacji, widzowie na mnie komentują filmów. Nie. Powiem tak, kiedyś będzie nas więcej. Ja czuję, że na nas, słuchajcie kochani, to będzie taki boom. Ale nie martwcie się, my będziemy pamiętać o tym, kto z was był pierwszy. To już nikomu nie opłaca być drugiemu, więc nie będę. Cześć! Witajcie kochani w kolejnym Home Decor Haul. Znowu się coś kupiło, gdzieś się było, coś się zobaczyło i się chciało to mieć w domu, więc mamy nadzieję, że znowu będziecie z nami i będziecie chcieli zobaczyć, jakie to ustrojstwa ja czy Iza kupiłyśmy sobie w prezencie za niewielkie pieniądze. Zgodnie z zasadą I'm not rich, but I live like a millionaire. Kochani, więc jeżeli jesteście gotowi, to pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i o tym, żeby wcisnąć dzwoneczek. Jeżeli jesteście gotowi, to żeby odpalić się z nami, prosimy o kliknięcie łapy do góry i lecimy. Yeah! Yeah! Od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? Od czego chcecie zacząć? Co chcecie zobaczyć pierwsze? No? Zaczniemy od świecy, bo to takie najprostsze na świecie i ta świeca jest moja. Jest z TK Maxów! Tak, i to jest Amber and Oatwood. Made in England, trzyknotowa, jeżeli to kogoś interesuje, chociaż to chyba jest ważne, bo to się wtedy świeca równo wypala. Nie, pachnie obłędnie, ten zapach jest seksem moim zdaniem, chociaż dla mnie nie ma, ja to wiecie, damskie perfumy, męskie perfumy to nie ma dla mnie. Ja bardzo lubię używać męskich. Ale ten jest taki, że naprawdę kobieta by pomyślała, że to jest damski zapach, a mężczyzna, że to jest męski zapach. Przecudowny zapach i w bardzo ładnym, stylowym, czarnym pojemniczku. Z taką ładną srebrną pokrywką. I oczywiście, jak to świece w TK Maxie kosztowała. Chodzi o to, że te świece są bardzo drogie, ale naprawdę bardzo długo się palą i sprawdzona jest ta świeca. Naprawdę bardzo mocno roznosi się ten zapach po chacie. Że to jest super, bo jest taka orientalna, delikatnie słodka, delikatnie mdła. Genialna, taki orient. Na miejscu. Troszkę słodka, trochę mdła, taki orient, wiecie. Już wiecie, jak to pachnie. Następna rzecz, jeśli jesteśmy w klimacie orientu, to jest popielniczka. Czy ona pali? Czy ona pali? U nas w domu popielniczka, taka już jedna jest, przywiozłyśmy ją z pustyni. Z Maroka i za sobie kupiła popielniczkę, ponieważ jej się strasznie podobała. No to była jedna z ładniejszych rzeczy, którą można było tam kupić. Tylko stamtąd przywiozłyśmy białą ze srebrem, a to jest butelkowa zieleń ze złotem, znalazłam ją w komisie i była zadychacza, więc w sumie cena porównywalna, a raczej nawet tańsza niż tam na miejscu. I za ma zamiar tam wsadzać kadzidła i palić te kadzidła, żeby one tu spadały do środka, tak mówiłaś. Ale ja bardzo wątpię, że ona to zrobi. Myślę, że to jest jakieś małe kłamstwo, ale zielony kolor pasuje do doniczki, która była w poprzednim holu, który gdzieś wam tutaj wyjedzie. Home Deco holu. I do marihuany też pasuje. Tak. Więc jest tak. W każdym razie jest popielniczka bardzo sprytna, tutaj miejsce jest na 3 peciki i po prostu tak się tutaj gasi o taki wystający boltuk. Jakby ktoś z was palił, to po czym podnosicie i one po prostu wpadają do środka i tutaj mieści się dużo, z tego co widzę.
Będąc w Maroku sprawdziłyśmy, panowie palą tam bardzo dużo i mniej więcej 3 paczki ślubów mieściły się w jednej pokoju. Serio, w tym, a to nie jest duże, znaczy ja też nie mam jakichś gigantycznych dłoni, więc tym bardziej nie jest duże. Kolejna rzecz, Izunia sobie kupiła coś, co przybiegła do domu i powiedziała, że jeju, znalazłam w komisie, było taki super i otworzyłam z tego zestaw i to są kieliszki do wódki z takim złotym rancikiem na górze, taki złoty detalik, piękne szkło, przedwojenne. Widzicie? Uważam, że są ekstra. To są przypuszczalnie 40. Jest super to, że są stare i że kosztowały 3 zł za sztukę. Mi się o wiele bardziej podobają takie kieliszki niż jakieś takie proste, na przykład z Ikei do wódki, albo wszystkie takie reklamowe, co są dodawane do butelek. To jest totalnie nie mój styl, nie podoba mi się to. I takim firmowym, reklamowym kieliszkom mówimy zdecydowane nie. Natomiast wiecie, czasami to jest gwinta trzeba, no. Tak, ale to jest, wiecie co jest w nich fajne, to że one są leciutkie, bardzo ładnie wyglądają i jeszcze do tego kupiłaś takie podstawki. Podstawki były po 2 zł. Tak, bo zestaw 4 kieliszków z 4 podstawkami kupiłam za 20 zł i to już nie jest przedwojenne, ale to jest po prostu taki... To jest coś fajnego, jeżeli na przykład pijecie sobie na to kieliszek wódki z sokiem albo nalewkę i nalewacie sobie coś na stoliku, a macie na przykład stary stolik albo bardzo dbacie o swoje meble, to jak nalewacie i coś nawet wam tutaj skapnie, to skapnie na podstawkę i nie zniszczy wam stolika, więc to są bardzo fajne sprawy. Ja mam jeszcze takie frażetowskie podstawki, o też je pokażę w którymś holu, które dostałam od mojej mamy, bo moja mama je kupiła jakiś czas temu, też po prostu przepiękne stare podstaweczki do nalewki, także pokażę je wam w którymś holu. W każdym razie to jest bardzo fajna rzecz i jeżeli macie okazję gdzieś kupić takie, jak się zastanawiacie, jak wykorzystać takie malutkie szklane pierdółki, to można wykorzystać właśnie do tego. Tak. To niekoniecznie jest na szczura od herbaty. Kolejna rzecz, to są kieliszki i też komis. Pojechałyśmy do tego komisu i w tym komisie właśnie chyba była ta popielniczka, którą wcześniej pokazywała, a ja znalazłam kieliszki. I zobaczcie, jakie to są piękne kieliszki. I Iza wam tutaj zrobi przybliżenie. Ja wam zrobię taki prawie jak swatch. Wow! Widzicie? Jak i to jest rzeźbiona ta nóżka. Genialnie rzeźbiona nóżka i piękna czarka w takim złoto-szampańskim kolorze. Tak, a ten jest przezroczysty, natomiast to są stare przedwojenne kieliszki, były za 1 zł, więc wzięłam wszystkie, jakie były, a te były po 6 zł i pani była fajna, że obniżyła mi cenę i one wyszły po 5 zł. Po piątalu, nie? Tak, są przepiękne i naprawdę jak przychodzą goście postawić takie kieliszki, nalać wina, czy po prostu wieczorem nalać sobie lampkę wina, jak mamy ochotę się trochę zrelaksować, to jest super. Moim zdaniem takie kieliszki są o wiele fajniejsze niż szklanki i ja nie popieram picia wina ze szklanek. Nie! Czego nie widać w ostatnim naszym filmie, albo przedostatnim naszym holu, bo tam pijemy ze szklanek. Ja uwielbiam kupować kubki, filiżanki, czy do espresso, czy takie większe. Także pech chciał, że niedawno trafiłam do H&M Home. Mhm. I niestety na wyprzedaży nic mi się nie spodobało. Potem wróciłaś do domu i w ogóle powiedziałaś, że tam byłaś ze znajomymi w sklepie, widziałaś super ekstra kubki. I to są tak zwane nocniki. Jak wypijecie z tego kawę, to ja wam gwarantuję, że przez 3 dni nic wam się nie stanie i oko wam się nie zamknie. No chyba, że to bym była ja, to mi się, nie, to mi się od razu po kawie zamyka oko. Czuję, że chcecie już zobaczyć te kubki. Okej. Więc oczywiście mają złoty rancik, więc Izabelka już była po prostu kupiona. Tak, coś co ma złoto, srebro, trochę się świeci. To jest takie ptasiury. Prześliczne są te kubki. Oczywiście do tych kubków są jeszcze spodki. Te spodki są bardzo drogie. Minusem tych kubków, oczywiście wszystkich tych ozdobnych, takich z malunkami, czy z tym z srebrem, czy złotem, jest to, że nie wolno ich myć w zmywarce, więc wiecie, wszystko musicie szorować ręcznie. No ale jedna kawka dziennie to może nie będzie aż tak źle. I kosztowały 29,90 za jeden. Tak? 39,90 za jeden. Przestań. Możecie sprawdzić na stronie H&M. Kolejna rzecz, to jest coś, co ja dostałam w prezencie od Izy. Po prostu przyjechała któregoś dnia i dała mi w prezencie, bo wiedziała, że ja zawsze marzyłam, żeby mieć taki zestaw. I to są te benzynowe łyżeczki. Zobaczcie, to jest dopiero wieś tańczy i śpiewa. Zary Home. To jest dopiero, jak można używać takie coś, nie? Ja tak kocham takie baloniki na druciku, słuchajcie. Czy to się pokaże? O, jak dzisiaj ładnie łapię ten aparat. Ogólnie te zestawy ładniejszych sztućców z Zary Home są zazwyczaj dużo, dużo droższe niż sobie to wyobrażamy. Także ten komplet, jak się go skompletuje, to kosztuje kurde z 800.
Nie pamiętam, po ile jest jedna łyżeczka, ale możecie sobie sprawdzić na stronie Zarachą. Wiecie, tutaj oglądają nasze mamy, więc my musimy uważać, co mówimy. Żeby nie było, że wydajemy na badziewia. I to są naprawdę bardzo ładne łyżeczki, natomiast ja nie pamiętam, czy można je myć w zmywarce. Można to pewnie sprawdzić na stronie, tak, albo zapytać się w tym. Bo wiem, że widziałam taką serię, której nie można myć w zmywarce. Widziałam w TK Maxie też takie benzynowe, natomiast były tak małe i płaskie, że nic by się na to nie nabrało. A wydaje mi się, że akurat Zara Home ma tak zrobione, że można je myć w zmywarce, ale jak będziecie ciekawi, to sobie sprawdźcie, jak będziecie chcieli, to sobie kupcie. Kolejne sztuczce, jakie kupiłam, to cały komplet badziewia z F&F-u, dlatego, że był przeceniony ze 130 zł na chyba 70, nie pamiętam dokładnie. I stwierdziłam, że tym razem muszę już mieć Wieś Tańczy i Śpiewa, Baloniki na Druciku, Cygańska Chata i tak dalej mogę wymieniać. Bania u cygana, bania u cygana. Następnym razem, jak będę jadła żurek lub parówkę, lub będę chciała kanapkę posmarować smalcem, to użyję złote sztuczce. To jest po prostu landschaft, który sam siebie prosił, żeby go kupić. Zobaczcie, to jest naprawdę przepiękny komplet. Taki bardzo nawet. Tak, to jest złoto miedź, rose gold. Nie, Golden to... Rose? Nie wiem. Bingo? Zestaw składa się z 6 pletów i powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba. Natomiast kolejna wada, nie można ich zmywać w zmywarce, ale mi to akurat za bardzo nie przeszkadza, bo ja mam bardzo dużo różnych sztućców, codziennych, niecodziennych i tak dalej, a najważniejsze jest dla mnie to, że wygodnie się je. Jest duża, porządna łyżka, dla mnie to musi być taka łyżka jak chochla, żebym ja tę zupę mogła zjeść, a nie się tym gdzie działa jak damesa przy stole. W domu tak jem, w restauracji mogę jeść taką mniejszą łyżką. Chciałam powiedzieć tak. Te słowa kieruję do twórców sztućców, których nie można myć w zmywalce. What is wrong with you? Ale w Ikei, jeszcze wam podpowiem, że jest też taki zestaw złotych, typowo złotych, bo te są rzeczywiście lekko miedziane, sztućców i tamte można zmywać w zmywarce. Ikea ma wszystko, można zmywać w zmywarce, tam można by było... Kanapę? Tak, kanapę umyć w zmywarce i dziecko wyprać w zmywarce, naprawdę. Natomiast bardzo są drogie, bo tam kosztują 250 zł, coś takiego, nie wiem, sprawdźcie. Nie lubimy takich drogich rzeczy. I taka jest jedna rzecz, która mi się bardzo podobała i którą kupiłam też w Komisie w Warszawie i potem widziałam, że są w Jisku te rzeczy, ale ja kupiłam pojedynczo. I kosztowała cię dużo, dużo taniej, bo w komplecie kosztowało chyba 200 ileś złotych, a w Jisku, no, pojedynczo a... ty kupiłaś za 40 zł. Tak, za 40 zł. To... Chciałam powiedzieć tak, to nie jest pochwa mieczach Korony Królów. Świeca oczywiście nie była w komplecie, świeca jest z Ikei albo z Ikea. Jak to boli? IKEA! IKEA. I to jest... Jezu, jaki zakurzony. Przestań. I to jest świecznik, który jest przepiękny i będzie ściśle związany z tym, co Iza sobie kupiła drugie i co jej bardzo pasuje teraz, jak stoi przy sobie. Cztery dychy, coś bardzo ładnego i pamiętajcie, że jak gdzieś zobaczycie jakiś komis i tak dalej, to próbujcie, wchodźcie, może znajdziecie coś dla siebie, bo czasami w takich miejscach jest naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. I tam praktycznie zawsze można znaleźć coś niepowtarzalnego, coś, czego nie znajdziecie w żadnym innym domu i to jest super i właśnie my też... Tak, jakieś charity shopy, tak. U nas w Polsce jest ich mało, ale są i często jest tak, że nie wiem, my czasami oddajemy coś do takich sklepów, żeby ktoś to mógł kupić i żeby te pieniądze poszły na dobry cel. Czasami w komisach też są takie rzeczy, że możecie sami też zanieść jakieś rzeczy. Może od razu pokażę tą drugą rzecz, do której tak pasuje. To jest Buddha. Bo miałam już Ganesha i stoi na moim biurku i jest w ogóle yo man Ganesha, a chciałam mieć też Buddę i to stoi obok siebie i jest śliczny i też był w komisie kupiony, a wygląda jak był z TK Maxów. Myślę, jest taki... że mógł się wcześniej znajdować w TK Maxie. Myślę, że to jest możliwe. Jest ekstra. Jest super. Bardzo ładny i bardzo fajnie wygląda, jak się tutaj przed nim podstawi lampeczkę, to tak ładnie jest podświetlone. Taką świeczuszkę. A pozostając w klimacie różnych wierzeń i różnych rzeczy, to jest druga rzecz. Tak, dostałam w prezencie w takim charity shopie, z którym jestem zaprzyjaźniona, myślę, że mogę tak powiedzieć. To jest po prostu Maryśka. To jest nie ta Maryśka, o której myślicie, tylko to jest Maryjka. Maryśka. Jak w Kuglu Moglu. Maryśka. Nie, Kaśka. Pytam, czy Marychę pali. Więc to jest Matka Boska, która jest na wodę święconą. Tak.
Oczywiście. Tutaj koronę odkręcamy. Mi się strasznie podobają wszystkie figurki Matki Boskiej, tak. Różne takie właśnie fluorescencyjne, niefluorescencyjne, jakieś takie rzeźby i tak dalej, i tak dalej. Ciężko jest je dostać, bo ostatnio chyba się wszystkim zaczęły podobać, ale czasami można gdzieś właśnie kupić i czasami naprawdę warto je mieć. I oni się będą przytulać, po prostu tak będzie Maria Magdalena, usiądź no mi tutaj, hej, i ona mu siada i nie siada mu na tym, co myślicie, bo właśnie usłyszałam, jak to zabrzmiało, tylko on ma tutaj ręce złożone, no po prostu tak się będą przytulali. I kolejna rzecz, tym razem lumpex second hand, czyli i to będzie coś, co wygrzebałam w takim kartonie z różnymi gadżetami. To jest taki gadżet fotograficzny, bo to jest tak naprawdę blenda. Tak. Ale można mi podać na tacę jak prosiaka. To jest oczywiście bardzo ładna blenda. I blenda. Dlaczego ją kupiłam? Oczywiście była cała czarna, musiałam ją nieźle i długo doczyszczać. Natomiast ja ją kupiłam po to, żeby na bufecie w salonie postawić na niej różne świece, ponieważ bufet jest stary i bałam się, że te świece w końcu zrobią mi kuku w ten bufet. I po prostu stawiam sobie tutaj świeczki w różnych pojemniczkach albo jakieś szklane. Wiem, że to brzmi badziewnie, ale może kiedyś na Instagramie, gdzieś tu wlezie Wam Instagram, to Wam zrobimy zdjęcie, żeby to ładnie wyglądało, żebyście widzieli, jak to wygląda. I ona kosztowała, była do niej przyklejona cena 30 zł, a ja jakoś takim wzięłam do ręki i zapytałam, jaka ładna taca, i tak popatrzyłam, myślę sobie, no tutaj jest trochę porysowana, chociaż mi to w ogóle nie przeszkadza i nie mam takiego problemu. No i kobiety mówią, faktycznie pościera, no niech będzie za 20. Tak. Słuchajcie, jak Julia ostatnio pompowała w naszym ekstra zabawnym vlogu butelkę wody z Tigera, wleci Wam oczywiście tutaj link, to ja będę teraz pompowała... będę teraz pompowała z karafki albo karafką. Bo to jest też taka karafka właśnie od takiego pana z bazarku. Boże, ile one piją, jak one tyle kupują do alkoholu! Ale nie, można... A jeszcze na YouTube'ach nie zarabiają. Można ją wykorzystać do wody na przykład, ale to jest taka karafka, moim zdaniem, z lat 60. albo 70. Nie, no na pewno ma tutaj, nie wiem czy widzicie, tak fajnie... Taki charakterystyczny bąbelek w podstawie. Bąbelek w szkle, jest bardzo ciężka. To jest taka karafka, że jak będziecie chciały komuś przygrzmocić, to spokojnie możecie to zrobić i możecie być pewne, że już nie wstanie. Ona waży tyle, co waży jedna moja ręka, Ja bez tu mam wrażenie, że ona waży ze 4 kilo. Żeby nie było tak, że tylko karafka czy kieliszki, to ja sobie kupiłam coś, co moja mama ma już od jakiegoś czasu w domu i ona sobie też kupiła na starociach i posrebrzyła. A ja kupiłam to i mam zamiar to posrebrzyć, bo to już jest niestety bardzo zdarte. I to jest taki stary, przedwojenny przedmiot, co... widać zresztą po tym, jak to wygląda. I to jest tak zwana, uwaga, uwaga, tę wiedzę posiadam od mojej mamy, którą serdecznie pozdrawiam, która ze mnie zaszczepiła miłość do antyków. To jest tak zwana ogrodówka. To jest na kieliszki i na buteleczkę wódeczki. To się wynosiło po prostu do ogrodu, jak przychodzili goście. Na leweczki. Albo powiem Wam szczerze, że to jest świetny pomysł. Ja mam zamiar kupić tutaj fajniejsze kryształowe kieliszki. Choć jest taka możliwość, że to jest po prostu osłonka na szklany kieliszek, bo tak też się kiedyś robiło, że były osłonki na szklane kieliszki, więc jeżeli mi się uda, to dokupię kieliszki, które pasują do tych osłonek. Posrebrzę to i to będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądało, bo to ma przepiękny wzór tutaj. I teraz naprawdę możecie powiedzieć, co za badziew, ale to nie jest badziew. Gwarantuję Wam, że jak mi się uda, to zrobię Wam zdjęcie u mojej mamy i mojego taty, jak to pięknie wygląda, jakie to jest śliczne, jakie jest posrebrzone i odnowione. Jak będziemy wydawać Garden Party, to właśnie... Tak. Tym będzie Julia wynosiła tak, pół, tak. Nie, nie będzie tak, że wiecie, że pół litra będę... Nie, trzeba zachować klasę. Malutki kieliszeczek, po jednym kieliszeczku, po wineczku, po soczku, woda w karafce i to wszystko. A sok malinowy w Marii. Ostatnia już dzisiaj rzecz to jest kwiatek, który jej za sobie kupiła i to jest zamniokulkas. Ja mam takiego samego zamniokulkasa, tylko że dużego ukradła. Kupiła sobie kwiatka, bo kupiła sobie co? Osłonkę i jakimś tam komisie czy sklepie z takimi rzeczami, że tam było i trochę secesji, trochę strasznej współczesnej secesji, nie. Trochę art deco i trochę byłem art deco, ale zapomniałem, że jestem art deco, albo miałem być art deco, a wyszło jak zawsze. Najśmieszniejszą rzeczą, jaką znalazłam w tym komisie, była taka figurka Napoleona Bonaparte, który w kapeluszu miał miejsce na serwetki. Naprawdę to wyglądało. Fakt, naprawdę, nie pokazałaś mi tego. Tak, więc osłonka wygląda w ten sposób. Oczywiście była ciemna, wyczyściłyśmy ją płynem do takich rzeczy.
Wygląda teraz bardzo ładnie, ma piękną kokardkę i pasuje. Uważam, że w ogóle zieleń i złoty to jest najpiękniejsze połączenie, więc dałaś za nią 30 zł. Tak, bo ja dlatego, że zamieniam chatę w tropiki. Wyprowadzisz się z tymi tropikami prędzej niż myślisz. No bo tam ja nie bez udziału. Przez zasiedzenie będę tu siedziała. Pani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainspirowałyśmy was do tego, żeby czasem wchodzić do jakiegoś komisu. W każdym razie bardzo bym chciała, żebyście dalej dawali lajki, jeżeli podoba wam się nasz... A nie oszukujmy się... Podoba wam się, no oczywiście, że tak. Subskrybujcie nasz kanał, wciskajcie dzwoneczek, komentujcie, możecie pisać, co wam się najbardziej podoba. O, piszcie, co wam się najbardziej nie podoba. Enjoyujcie z nami piękne rzeczy, enjoyujcie życie. Trzymajcie się gorąco. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa. Na turkusowej polanie, ja tak chodzę po domu i śpiewam, leżę, obmywa mnie deszcz. Z Maryją zjadam śniadanie, pszczoła układa mi wiersz. Niech tak na zawsze zostanie, niech tak na zawsze już jest. Subskrybuj nas na śniadanie, a napiszemy ci wiersz. Teraz, kiedy widać nasze twarze, możecie wcisnąć subskrybuj, możecie wcisnąć hole, możecie wcisnąć vlogi. Tu, tutaj sobie wciskajcie, subskrybujcie i lajkujcie. Bo przyjdzie do was dziewczynka z Derii.